O tym mężu i żonie, którzy się denerwują. I teraz ostatnio bardzo dużo osób się rozwodzi. Tak, mamy kryzys małżeński, I prawda? co profile osobowości mogą w tym temacie zrobić? Ich znajomość. Znajomość na pewno. Znaczy to, co powiedziałem, że życie staje się prostsze, czyli dogadujemy się łatwiej. To znaczy, ja się przestaję denerwować na to, co jest naturą mojej żony, gdzieś tam jej naturalną, silną cechą, z którą jest jej trudno walczyć, i ona przestaje się denerwować na to cechę moją, naturalną, silną, z którą jest mi trudno walczyć. To nie znaczy, że my nie próbujemy z tymi cechami, prawda, pracować, ale w sytuacji. Że sami my ze Tak, swoim. sami my ze sobą. Natomiast nie możemy mieć nastawienia pod tytułem: przecież wiesz, że masz taką cechę, powinnaś coś z tym zrobić, prawda, żeby nam było razem lepiej, tak? No to nie zadziała, to nie zadziała, tak? Walimy w swoją poduszkę, że tak powiem, zawsze, czyli pokornie, okej, to ja powinienem coś zrobić, to ja powinienem się zmienić i tak dalej, tak? Dzisiaj kryzys małżeński to nie tylko profil osobowości, wiesz, bo to jest jeden z elementów, ale kryzysy małżeńskie w moim pojęciu, to z mojej obserwacji wynika, bardzo często, zwłaszcza w młodym pokoleniu, zwróć uwagę, jak wiele młodych par dzisiaj nie przeżywa pierwszego roku po ślubie. No, dla mnie to jest szok, jak mi ktoś mówi, że ma 26 lat i jest już po rozwodzie. Ja mam wtedy taki. Czyli osiągnięcie na przykład pięciolatki ślubnej to już jest dzisiaj ogromny sukces, tak? My mamy 22 lata małżeństwa za sobą i 150 przed sobą. I dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie uświadomiliśmy sobie, że pewne mechanizmy w nas są, gdzieś tam działają. To jest jedna rzecz, która nam pomogła, ale z drugiej strony pojawił się też element przede wszystkim postawienia w właściwy sposób celu. I teraz ja obserwuję to zwłaszcza u młodych par jeszcze przed ślubem, że oni są tak w siebie zapatrzeni, tak podekscytowani i tak dalej, że staje się ich celem w którymś momencie oczywiście wziąć ślub. Tak, była u mnie koleżanka na weekend i mówi, że u niej w pracy ktoś tam bierze ślub i to jest temat numer jeden. A kto zapłaci, jaki samochód, a to tamto sramto. I potem impreza i co? Dokładnie. I teraz odbywa się ten ślub, pojawił się ten cel, został zrealizowany, tak, nakładami takimi czy innymi. I co się dzieje dalej? Sam jesteś coachem i wiesz doskonale, jak trzeba I potem stawiać się cele. dzieje tragedia. Bo jeżeli masz postawiony cel, który zrealizowałaś, a przed osiągnięciem tego celu nie został postawiony kolejny, No no to to masz ludzie, taką pustkę. masz pustkę, ludzie się zatrzymują. I teraz dokładnie to jest sednem tematu w moim pojęciu, jeżeli chodzi o związki. Jeżeli młoda para ustawia sobie cel pod tytułem wziąć ślub, biorą ten ślub, no to potem mija parę lat, zanim się nakręcą nowym celem wspólnym. No, wielu z nich nie przetrwa tego Bo nie momentu. znajdą tego Tak, bo celu. nie znajdą tego celu. Natomiast gdyby oni jeszcze przed ślubem myśleli w kategoriach: my chcemy się zestarzeć razem, my chcemy być ze sobą do końca życia. I to nie wynika z tego, że tak brzmi przysięga małżeńska, tylko wynika z przekonań naszych, że my się naprawdę chcemy zestarzeć razem. To po pierwsze, ślub staje się drobnym etapem na drodze do celu. A po drugie, zwróć uwagę, hasło rozwód w ogóle nie wchodzi w grę. Tak, tak powiedziałeś mi się, rozwód nie wchodzi w grę. Dokładnie, Bo? nie wchodzi w grę, no U bo ciebie, jeżeli bo? masz się, Ale u ciebie, tak u mnie, no bo? bo jeżeli mam się zestarzeć razem z moją To żoną, był no cel. to gdzie jest rozwód w Nie tym ma. miejscu? No nie ma w tym miejscu rozwodu. Marcel. Nie ma w tym miejscu rozwodu. Marcel też protestuje, Tak, nie ma rozwodu. nie ma rozwodu. Wiesz, co powiedziałeś, ważne przekonanie, bo ja zauważam, że jeżeli przekonania i wartości, nie wiesz, jakie są twoje wartości życiowe i twój partner też nie wie, to się może okazać, że zaraz po tym ślubie, który był celem, jest takie totalne rozjechanie, bo moją wartością jest rodzina, a twoją jest kariera i co? I pozamiatamy tak I naprawdę. ostatnio takie duże kontrowersje bywało artykuł, że będą badania psychologiczne przed ślubem. Znaczy nie wiem. Jestem też tak. Znaczy powiem tak, nie wiem, czy w tą stronę, bo to znowu pytanie, w jaki sposób i kto będzie wykonywał te badania Ty, psychologiczne. profile Jeżeli, osobowości. natomiast na pewno warto byłoby, żeby ludzie poznali swoje profile, aczkolwiek, żeby była jasność, profile nie warunkują tego, czy ktoś będzie szczęśliwy w małżeństwie, czy nie. Ale pozwoli ci to chociaż troszkę sprawdzić, Nie, ja jestem może. daleki od czegoś takiego, dlatego że po pierwsze znam wiele małżeństw w bardzo różnych kombinacjach tych Bo one się profili. wiążą, nie? Te profile. Niektóre się ze sobą, że tak powiem, zwalczają, niektóre się wiążą, niektóre się uzupełniają i tak dalej, ale nie zauważyłem zależności, żeby profil osobowości, czyli dobór dwóch profili osobowości wpływał lepiej lub gorzej Może badania na trzeba związek. zrobić. Być może są takie badania, nie wiem. Natomiast w moim pojęciu i z mojego doświadczenia to nie jest kwestia w samym profilu. Bo A gdyby. skąd się bierze takie tam, czekaj, jak to mówi, że przeciwności się przyciągają? Przeciwności przyciągają, to prawda, I że profile bardzo. jakoś tak Tak, mają, nie? ale zwróć uwagę, bardzo ciekawa, że fajną rzecz zdobyłaś. Przed ślubem jesteśmy zafascynowani tym, że nasz partner jest inny. No, a potem? A po ślubie
ja go zmienię. Tak, tak. Wiesz, no absurd. Co? Często do mnie dzwoni żona i mówi, no wiesz, mój mąż musi przyjść do siebie na coaching, a on o tym wie i chce? Nie, mówię, to wiesz, to niech ona dzwoni. Nie ma o czym mówić, dokładnie tak. Więc całą rzecz polega na tym, że jeżeli właśnie rozumiem ten drugi profil, tego swojego partnera, to po pierwsze, później nie ma niespodzianki, tak, po tym ślubie, bo zwróć uwagę, jest coś takiego jak przedślubny marketing. No jest coś takiego, a tak? A potem się budzisz, a tam skarpety leżą. Tak, dokładnie. Więc zdarzamy się. Więc pytanie brzmi, jak długo trwa przedślubny marketing, bo jak trwa za długo, no to potem rzeczywiście mamy poślubną niespodziankę, tak? Więc im szybciej się skróci ten przedślubny marketing, tym bezpieczniej później dla związku, bo stajemy się prawdziwi, tak? Ale nie ma nic złego w przedślubnym marketingu, no bo trudno byłoby mieć pretensje do faceta, który nie wiem, no przypominają się czasy internackie, tak? W internacie, wiesz, jeżeli masz męski internat, to bardzo często chłopaki robią sobie dzień dziecka, tak? Że się nie myją? Tak, na przykład, tak? No, to jest ten standard, albo gdzieś tam po półkach rosną sałatki, prawda, bo się nie chciało znieść na stołówkę, no. i tak dalej. No. I teraz, jak można było rozpoznać w internecie, że facet ma dziewczynę? Sprząta. Tak, zaczął sprzątać, zaczął się myć, zaczął się lepiej ubierać, tak dalej. Nie musiał się chwalić, wiesz, po prostu od razu zmienia się. No. I bym ktoś powiedział, no zaczyna przyślubny marketing, tak? Nie, no po prostu zaczyna się przede wszystkim do... Inne priorytety. Tak, dokładnie, dostosowywać do swojej partnerki, tak? No bo wiadomo, że śmierdzący nie chce iść do niej, tak? No bo nie chciałby być. Pytanie brzmi, czy to staje się jego naturą, czy to jest gra? I co ty powiesz wtedy? Przede wszystkim przeanalizuj sam ze sobą, tak? Czy to jest gra, czy to jest twoja natura. Bo wcześniej, no miałeś lat 16, no wszystko ci wolno w cudzysłowie, tak? No na pewno życie. Natomiast w momencie, kiedy masz lat 23, no sorry, no czas dorosnąć, tak? W związku z powyższym, teraz, jeżeli rzucasz skarpetki na środek pokoju i dla twojego partnera, twojej partnerki jest to no problem, no to no są problem. Są takie, no tak, problem. No to no problem, tak? Ale są takie, które mają, no... Dokładnie. I teraz pytanie brzmi, nie, że on powinien się teraz, no przecież, bo ja mam taką naturę, że rzucam, to on się powinien stosować. Nie, ja zawsze mówię, masz piłkę na swoim boisku. No. Więc to twoja odpowiedzialność jest za twój związek. Nieważne, co robi twój partner, twoja odpowiedzialność jest za twój związek. Mhm. I ja to przerobiłem, myśmy to przerobili z Danusią. Kiedy każdy z nas wzięło odpowiedzialność za swój związek na siebie, to się nagle okazało, że ta druga strona też się dostosowuje. Ja miałem kilka razy konsultacje, kilkuletnie nawet bym powiedział, z osobami, które były na skraju rozwodu czy coś takiego. Ja zawsze mówiłem, bierz piłkę na swoje boisko, bo jak oddasz piłkę na partnerze, na zasadzie mówisz, no ale to ona powinna coś zrobić, tak? No bo zwróć uwagę, ja mam rację. Ja mówię, wiem, że masz rację i co z tego? Jak oddasz piłkę, czyli ona powinna to zrobić, a ona tego nie chce, to już jesteś bezsilny, jesteś bezradny. Nie masz, nic nie jesteś w stanie zrobić ze swoim związkiem. Natomiast jeżeli powiesz, ona powinna to zrobić, ale ona z jakiegoś powodu nie chce, no to ja biorę na siebie odpowiedzialność, ja to zrobię, cokolwiek to jest do zrobienia, a ona, mam nadzieję, że się w przyszłości przyłączy do tego, to w moim pojęciu i z mojego doświadczenia wynika, że po pewnym czasie każdy partner się przyłączy. No 22 lata, no to już wiesz, no. Tylko trzeba wytrzymać ten okres. Zwróć uwagę, bardzo fajny przykład z życia. Nieważne kogo dotyczy, ale znam autentyk. Kilka lat psucia związku. No. Coś tam się, wiesz, popsuło i zaczyna się, wiesz, brać zrozumienie i tak dalej i zaczynają narastać konflikty między partnerami, tak? I w którymś momencie jedna ze stron mówi, dobra, okej, okay, to było bez sensu, naprawiamy. I to jest naprawdę szczere i prawdziwe. Naprawiamy. I zaczyna ta osoba podejmować działania, żeby naprawić. Tak. I to są szczere i prawdziwe działania. I po miesiącu mówi, wiesz co, i ta druga strona tego nie docenia, nie zauważa tego. Ja mówię, słuchaj, poczekaj, zejdź na ziemię. Jeżeli przez ostatnie 3, 4 czy 5 lat psułeś, a teraz minął miesiąc naprawiania, halo. No tak. Ten partner nie ma prawa ci wierzyć. No tak. No. On może myśleć, że ty wróciłeś do przedślubnego marketingu. No, dobre, no. Jeżeli 3-4 lata, 5 lat psułeś, to pogódź się z tym, że następne 3-4 lub 5 lat będziesz naprawiał. No i wracamy do tego tematu fast foodu we wszystkim. Dokładnie. I teraz wszyscy chcą mieć sukces, małżeństwo, pieniądze, zdrowie. I tu i teraz, nie? Tak, tu a i jak teraz. Na przykład tam po 2 godzinach nie jesteś chudy, to już dietę rzucasz. A, absolutnie tak. Dieta nie działa. Dieta nie działa. No dobrze. To zapytam cię zaraz jeszcze o firmy.